Hej, szczęść Boże, witajcie w środę na modlitwie Anioł Pański. Dzisiaj dostajemy piękny obraz w Księdze Rodzaju. Nad nim chcę się troszkę zatrzymać. Dzisiaj Abraham słyszy: spójrz w niebo i policz gwiazdy. Spójrz w niebo, policz gwiazdy. Zobacz, jaka jest moja obietnica. Potem następuje to przymierze, kiedy każe Pan Bóg rozcinać zwierzęta Abramowi i potem pilnować ich. Potem sam przechodzi w takim słupie ognia między tymi połówkami. Abramowi nie każe przechodzić, pokazując, że na nim, na Bogu opiera się całe przymierze i obietnica tego właśnie, co Abram widzi, że będzie miał tak liczne potomstwo jak gwiazdy na niebie. Nie wiem, kiedy ostatnio mieliście okazję wyjść przed namiot, przed dom i zobaczyć gwiazdy. Jak jesteśmy w mieście, to trudno to zobaczyć, bo za dużo światła, ale myślę, że każdy z nas jakoś pamięta taki moment, kiedy wyszedł i zobaczył takie rozgwieżdżone niebo. Im wyżej, bardziej jesteś w górach, tym tych gwiazd jest więcej, wydają się jakoś bliższe. Nie wiem, jak to widział Abram, ale jak sobie to przypominam, ostatnio pamiętam, pod Starachowicami miałem taką okazję zobaczyć takie rozgwieżdżone niebo. To już Góry Świętokrzyskie. I wraca mi ten obraz i wraca mi ta myśl, że taka jest obietnica Boża wobec nas. Nawet jak doświadcza Abram, że nie ma syna cały czas jeszcze, Izaak się nie urodził i wydaje się, że obietnice Boże się nie wypełniają, to ta obietnica rodzi w nas nadzieję. Nie wiem, w jakim jesteś momencie, w jakiej jesteś sytuacji, tak myślę też o sobie, czy wierzę w te obietnice, które Bóg mi złożył, czy z takim nastawieniem serca, nastawieniem wiary patrzę w niebo. Wierzę, że to się wypełni. No, do tego chciałbym was dzisiaj zachęcić podczas tej modlitwy Anioł Pański, żebyśmy poszli za tym, co przez Boga obiecane, nawet jak tego w tym momencie nie doświadczamy, ale spójrzmy w niebo. Nie wiem, może w tym momencie warto zamknąć oczy, żeby na nowo przyjąć Bożą obietnicę i Boże Słowo. Tak jak w życiu Maryi to się wypełniło niebywale, w życiu Abrama wypełniło się niebywale. Z tą intencją też ja chcę się dzisiaj modlić z wami, żeby w waszym życiu, żeby w moim życiu też te obietnice Boże tak się wypełniły. Módlmy się. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wieczne odpoczywanie racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twojego, przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.